Witajcie, po tej stronie Deltoro, a to jest kolejny odcinek do naszej serii Let's Play Gone. Prawda jest taka, że nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ przed chwilą, no to niestety był tylko i wyłącznie mój błąd. Znaczy nie wiem, błąd komputera powiedzmy, bo ja nie przestawiałem pokrętełka. Po prostu takie dziwne pokrętełko, które mam tam w swoich ustawieniach, powinno być na minimum, czyli tam nie wiem, na 1/100, a było ustawione na 100% i dosłownie głos był tak straszliwie zniekształcony, znaczy po prostu był tak głośny, że nic się nie dało usłyszeć, taki potwornie głośny był po prostu, no trudno to wyjaśnić, taki skrzeczący. No dobra, tak więc przejdę tą misję kolejny raz, tak jakby się nic nie działo. Rozmowa z walczącym o świcie. Hollister, akiksa seyo. Akiksa seyo. Mataksika mutawa. Mutawa. Hollister musi umrzeć, tak więc idziemy gonić Hollistera. Płyniemy w stronę promu, nie, płyniemy w stronę plaży. O Jezu, spierdalaj! Nie, niestety on nie umarł. Nigdy mnie nie zabijesz. No use hiding. I can smell you from here. Czuć cię na mile. Know your enemy, boy. Dziwi mnie to, że on dostał dynamitem. Oh shit. Cholera, przecież on. Nie powinien w ogóle mieć racji bytu w tym miejscu. Tak. Nie mam pojęcia, jak się z nim powinno walczyć, tak szczerze. Kurde, chodźżesz do mojego ulubionego kamienia, a nie żeś mnie, kurde, wybrał jakiś gówniany kamień, wokół którego cię w ogóle nie mogę zabić. Gdzie ty w ogóle biegasz? Chodź tu, chodź. Chodź. O, tak, to jest najlepszy sposób, żeby walczyć z Hollisterem. Po prostu skaczemy za kamienie, on nas wtedy praktycznie... No, trafia nas dużo rzadziej niż jakbyśmy biegali po otwartym polu. Dawaj, Hollister. Yep. O nie. A, headshot. Ojojojojje. Kurde. Myślisz, że jesteś fajny? Ach. No nie. Walka z nimi jest naprawdę trudna, po prostu... Znaczy nie wiem, jak to powinno normalnie wyglądać. Normalnie pewnie powinniśmy się jakoś skradać w ogóle. Bo on nas w pewnym momencie po prostu przestaje gonić. Ach, i zaczyna do nas napierdzielać z dynamitu, jeżeli nie wie, gdzie jesteśmy. Bardzo fajny tryb w ogóle, ogólnie. Bardzo fajną walkę wymyślili tutaj. Jednak właśnie... Nie podoba mi się to, że on nas tak mocno strasznie bije tą swoją bronią. Oczywiście on ma teraz broń Neda. W ogóle nie dziwię się temu Nedowi, że on był, kurde, najlepszym tam polowcą, czy tam jak to się nazywa. Najlepszym łowcą, kurde, wszędzie, jak on miał, kurde, taką broń, co zabija na 4 strzały gracza. No to, excuse me. Cheaty. I zaraz powinien nam się Hollister poddać. Bo na szczęście nie trzeba z nim walczyć do całości. Nie trzeba mu zjechać całości życia. Tylko przynajmniej przed chwilą była połowa. Teraz to nie wiem, ile ja mu muszę zjechać tak naprawdę. No kurde, żeś... Już cię nie ma. Piczko. Mała. Zginę. No, dziękuję. Uciekł nam za kamień i teraz, uwaga, co zrobi? Dynamite. Widzi, że nie ma z nami szans, tak więc... Pozostało mu tylko jedno do zrobienia. Dobra, ja sobie przeładuję tutaj pięknie wszystko. To i tak mi już nie będzie potrzebne. No chodź. Oh, nawet nie ma co tutaj strzelać. 4, 3, 2, 1. Alagbar! Ale go wyjebało. Szkoda marnować dobry dynamit. O mój Boże, jakie teksty. Broń Neda.
wspomnienia. Iksukapi kina onamai getaina ano xiscoi otak espawanio. Goodbye, my friend. Come on, soap. Żegnamy się z naszym indyjskim przyjacielem. Idziemy zbadać wrak statku. Morningstar. Powiem wam, że ta łajba wydaje mi się teraz ze 3 razy większa niż wtedy, gdy na niej na serio strzeliliśmy się i walczyliśmy. Doskonały zasięg, wysoka szybkostrzelność i ogromna siła rażenia. Naprawdę ogromna. Hollister nie żyje. Znajdź safe. W sumie wtedy skończyłem ten odcinek, ale teraz to on trwa pewnie z 5 minut, tak więc idziemy jeszcze po ten save. Co mi tam? Jakieś tylko jakaś godzina dłużej konwertowania. Zabij ludzi. Magruder, o! On się tak nazywał, Magruder. Chodźcie tu! Zabiję wam kunie na strzała. O cholera! Co oni mają? Boże, jakie to silne! Jezu, jakich ten Magruder ma ludzi! O mój Boże! Tego już nie nagrywałem. Znaczy, no to już tego kawałka misji już nie grałem. O, zaraz wracam. Okej, już jestem. Niestety już nie będę mógł wyrażać w pełni swych emocji, ponieważ Mikołaj postanowił mnie nawiedzić. Kurna jego mać! Patrz, jak oni napierdalają. No nie wierzę. Boże święty. Nie wierzę. Boże. Jest. Udało mi się. Boże, jakie oni mieli bronie. Też takie chcę. Jeszcze. Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Son of a bitch! Kto? Son of a bitch? Ty chyba. Twoja matka. Dobra, mam dwa ataki pod wąż, ściskam myszy, wdychaj. Dobra, poczekam z tym swoim koniem chwileczkę. Niech on się naładuje. Lecz się, kuniu. Dziękuję. Okej, okay, biegniemy dalej. Nie pamiętam szczerze tej misji. Przynajmniej nie pamiętam, że ona była taka trudna. O, butelka. Przyda się. Może jeszcze coś przyjdzie, co? Dawajcie jeszcze. Dojebcie mi jeszcze z 50. Dzięki, że mnie wysłuchujecie. Boż cholera jasna. O, tak. Now we gotta find that safe. Soapy, gdzie jesteś? Zlokalizuj i otwórz safe. To chyba już nie powinno być takie trudne, chociaż na górę muszę iść. Jak tam wejść? O mój Jezu Chryste, Panie Boże. Dobra, tam nie mogę pójść. O, tu jest wejście. Powiedzmy, takie pseudo wejście. Nie, dobra, nie jem, później zjem. Chciałem tu zacząć wam laskać nad mikrofonem, ale się powstrzymałem w ostatniej chwili. Chodź, Soapy, no. Szukaj, szukaj. Soapy, szukaj. 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 O, okej. Okay. No questions. Soapy! Time for you to go to work. Here, kid. You can ach, te starodawne zabezpieczenia. Pusty. A, część krzyża. Thank you for saving me the trouble of trying to open that myself. Now hand it over. Ale go zjechał. Soapie go oszczędzi na pewno. O shit, jaki koń.
O shit, co się stało? O shit. Nie wiem, co się stało. Jestem ciekawy, czemu w ogóle... Czemu mi przeminęło pokazówkę, znaczy filmik. Ja nic nie nacisnąłem. Dobra, przynajmniej... The day of reckoning is here! Cholera. Masz słabą wolę. Spoko. Cholera jedna. Muszę tego konia zabić. Gdybym mógł tam na górę wejść, to by mi dużo bardziej ułatwiło wszystko. Gdzie jesteś? Cheaterze, zasrany. Nie możesz uciec przed przeznaczeniem. Cholera. Nie wierzę. Dobra. Da się go zabić, ale cholernie długo to będzie trwało. Trudna walka, no ale kurde. Inaczej chyba zrobić nie mogli, spróbuję go podpalić. Ach, nie trafiłem. Kurde, on tutaj cały czas będzie zapierdzielał. W tym miejscu. Wow, ale mu zjechałem już dużo życia. Jaki głos, kuniu, mój Boże. Jakbyś, kurde, jakiś starego traka odpalał. Jakbym. Gdzie on jest? W ogóle to... A, tutaj nie mam przejścia, dlatego on zawsze w tamtą stronę biegnie. No, nie zaczyna, ble. Spróbuję wejść tu, może gdzieś go dorwę. O, jest jego koń, pieprzony. Dostrzelę z nim. O. A, ale spierdzielać zaczął od razu. Wow, jakie to szybkie. Niezły koń, naprawdę bardzo fajny. Mi się bardzo podoba. Cholernie mi się podoba. Jakim cudem on się uleczył? Nie wierzę. Jak? Do cholery jasnej, jak on się uleczył? Się pytam się ja. Szybciej, koniu. Jesteś moim koniem. Zapamiętaj to sobie. Od dziś. Na zawsze jesteś mój. May God have mercy on you, for I shall have none. Stracowałem do teraz od nieco. O shit, mój koń zdechnie, nie. O nie. Potrzebuję konia teraz, szybko. O shit, wiedziałem. O mój Jezu. Jakiego on ma powera w tej strzelbie. Kurde, ta broń jest cholernie dobra na konie. Zauważyłem. Nie dość, że kurde trafia za każdym razem, to jeszcze dużo damage'a zadaje. Dobra, musimy tam dobiec szybko, bo zaraz się leczyć zacznie. Co mi się wcale nie będzie podobać. Chodź. Chodź tu. Chodź. Nie uciekaj, proszę. Stój. Potrzebujecie. Nie trafiłem. Dobrze, że tyle koni tutaj zostało. Stój. Nie. Cholera. Nie zdążę do niego dobiec. Znowu się uleczy. Mam nadzieję, że nie. Ale... No nie, leczy się. Ta picza się leczy. Dobra, trafiłem go. To się liczy. Jest tam jakiś koń? Jest. O mój Jezu. Jak ja się cieszę. Chodź. O, prawie zdech. Ale i tak potrzebuję konia, żeby go dogonić. Chodź. Nie ma uciekania. Teraz muszę tego konia oszczędzać, bo to jest chyba ostatni, jaki tutaj został w ogóle w tym miejscu. Wystarczy, że strzelę do niego dosłownie raz na 15 sekund i on się nie będzie chyba leczył. Oczywiście przydałoby się trafiać częściej, ale to kogo by to obchodziło. Oh god. O nie. Jestem pewien, że ten jego koń jest nieśmiertelny. O, prawie zdech.
Kurde, ja też prawie zdechłem. Stój, nie wychylaj się. Dobrze. Spoko, dorwiemy go. Mućka. Czy tam, nie wiem jak się mówi na konie. Na pewno nie mućka, bo mućka to krowa. Jak się mówi na konie? Tam jest. Jedziemy, mój koniu. Zdychaj, psie. Jest. Sukces. Szabla kawaleryjska, zabrana z ciała jednego z zabitych ludzi Magrudera, dysponuje doskonałym zasięgiem i dużą siłą rażenia. Yeah. Ho, gdzie ci tak śpieszno? czekaj, mój kochany. Zabiłeś mojego ojca. Zabiłeś Jenny. Kurwa, jesteś moim idolem. Chcę być taki jak on. Co to jest? To jest kawałek krzyża tego, który był. Gdzieś tam. Incomplete. Another piece must fit here. I know where it is. Come on. The item. Did he get that too? Put a price on that kid's head. I don't care how much. I want every bounty hunter, every mercenary. Every damn snake in the Western Territories looking for that son of a bitch. No one is gonna stand in the way of my destiny. You understand? No one. Not the federal government, not the Apaches, and not some pissant kid with a stick gun. Nawet mam dwa. Jestem ciekawy. Widziałem drugą połowę krzyża. Ma go wódz Apaczów. Jeśli go złożymy, to pokonamy Magrudera w jego własnej grze. Jestem ciekawy, do czego jest ten krzyż. Czy on odgrywa jakąś większą rolę? Co on w ogóle daje? Nie mam pojęcia, być może dowiemy się tego w następnym odcinku. A jak na razie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to pójdziemy zrobić to, co przed chwilą powiedziałem. Tak więc, na razie.